Witajcie w 33 już odcinku z naszej rodzinki zastępczej. I mamy wtorek, 6 rano jak zwykle, bo Simsy nie wstają o normalnych godzinach, tylko zawsze o 6 rano. Dzieci płaczą. No i tak, ogarniemy najpierw dorosłych. Wolfgang idzie do pracy, także wiecie, trzeba też go ogarnąć. Potem może zmienić pieluchy. Tutaj najstarszy nasz syn aktualnie w domu, Franek. Ma dopiero plus 4, także wiecie, troszkę nam brakuje, zanim wyślemy go na studia. Mam nadzieję, że to jakoś przetrwamy. O, akurat wstaje, fajnie. A więc niech sobie tutaj skorzysta szybciutko. No i by coś zjadł, powiem wam, ale trzeba posprzątać te brudne talerze. Więc niech on to ogarnie jako pierwszy. Albo w sumie on by mógł. Czy ty nie odrobiłeś lekcji? O nie. Czy oni nie odrobili lekcji? Oczywiście, że nie. O rany. To nie twoje. Te są twoje. No to jazda. Kurza stopa. Wstawać, lekcje odrabiać. A ty szczególnie w ogóle zostaw to wszystko. Idź lekcję odrabiaj. No i masz babo placek. O rany. O rany. O rany. Wy jesteście też źle, 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 źle. No tak, bo jak się w nocy nie śpi, to sorry. No trudno. No trudno. Masakra jest, jedna wielka i tyle. Opanowałam płonące drzewo, zresetowałam. Przed chwilą nagrywałam zresztą rodzinkę biedaków, także tak, moja cierpliwość może być już lekko nadwyrężona, bo tam również mamy dość sporą ilość simów. Simów, którzy się nie słuchają, oczywiście. Także tak. Natasza jest strasznie głodna, więc niech ona... O Boże, ten syf tutaj. Czy to już jest niedobre? Posprzątaj to. Posprzątaj te talerze. Proszę cię, podaj coś do jedzenia. Podaj płatki, bo to szybko będzie. Wolfgang w tym czasie poogarnia dzieci. Jak widzicie, odgrodziłam im te łóżeczka, żeby siebie nie budziły nawzajem, bo przecież to już było nie do zniesienia też. Co ty robisz? Czy ja ci nie kazałam odrabiać lekcji? Czy... Bez komentarza. Bez komentarza. Ty masz 5+, ty masz 6+. Dobra, dobrze, że te oceny mają dobre, to im nie spadną. Już to włóż ją do końca. No śmierdzi, no. Zmień teraz jemu pieluchy. I włóż go do końca. Ona czy nie mogłaby się już zlać? Nie mogłaby się Iga już zlać, że tak powiem. Nie, chyba nie. W ogóle, czy ktoś dzisiaj ma urodziny? Ty na pewno nie. Ty masz 3 dni. Ty masz 6 dni. Ty masz 2 dni. Ty masz 3 dni. No to nikt dzisiaj nie ma urodzin. Chyba że Kamila, ale nie wiem, czy ona będzie miała urodziny. Może Natasza nie umrze mi z głodu. On już musi iść do pracy. Dobra, to niech idzie. Trudno. A wiecie co zrobię? Po prostu zrobię to. Nie mogę jej tu kazać spać. Dobranoc. Tak się rozwiązuje problemy, gdy się ma za dużo dzieci. Już podałaś te płatki? Jedz, jedz, kochana, bo się boję, że nie umrze z głodu. Zobaczcie w ogóle, jaką ona ma. Chyba trzeba iść gdzieś po prostu z Wolfgangiem.
wydelegować na jakieś spotkanko, żeby odpoczęli od tego wszystkiego. Dobra, dzieci i tak idą do szkoły głodne, nie? A ty co, nie wybierasz się, bo? Nie rozumiem. Błąd do szkoły wszyscy, ja nie będę się z wami użerała cały dzień. Natasza, jedz. Jedz w spokoju. Biedna. Muszę ją tutaj, nie wiem, przystować nie mam z kim, rozmawiać o hobby nie ma z kim. Sypać masakra. Co ty w ogóle masz za pragnienie? Trójka dzieci kończy studia na uczelni. To musiałabym się tym zająć poza nagraniem, ale szczerze mówiąc, nie bardzo mi się chce jeszcze nimi na studia grać, no ale zobaczymy. Szamaj, szamaj. Bo zaraz dzieciaki się pobudzą. Już tam słyszę. Jeszcze jedną miskę zjedz. Jedz, jedz, nie marudź. Potem się zajmiemy twoją zabawą. O Jezus, już nie przesadzajcie. Jak zjesz, to możesz nakarmić to dziecko. Naprawdę przesadzają. Zaraz mi opieka społeczna je wszystkie pozabiera i się skończy. Skończy się dzień dziecka. Kończy się seria. Zabiorą mi wszystkie dzieci. Bo je nie karmię. Natasza też musi zjeść, no co? Przecież tak nie można. I matka umrze z głodu, to kto się nimi wszystkimi nie pozajmuje? Co tak długo? No już, leć po to dziecko, leć. Tam wszystkie w ogóle głodne, biedne. Iga, to już w ogóle totalna masakra. A co dopiero jakbym miała tutaj robić challenge z siedmiorgiem dzieci naraz. To byłaby jakaś masakra. To jest po prostu niewykonalne. Dobra, potem ją włóż z powrotem, żeby się nie walała gdzieś po podłodze zaraz przypadkiem. Jeremi, ty jesteś tylko głodny. Weźmiemy dla ciebie butelkę. No, zasuwaj Nataszka, zasuwaj. Przecież już mu daje jeść. Dajcie mi spokój, ludzie. Iga. Nie. Natasza, jeszcze jedno dziecko do nakarmienia. Zjedz sobie, kochaninka. A ty w tym czasie weź, wiesz co? Skacz na skakance. Jak tam Jeremi? Dobra, już jest w porządku. Iga, bo cię trzasnę! Chciałam ci zmienić pieluchę, wyłaź stąd, jazda! Dlaczego nie mogę tego łóżeczka kliknąć do jasnej, a nie... O, Franek wrócił, dzięki Bogu. Ale nie, oczywiście on woli iść go nakarmić i on znaczy się zamiast przewinąć. To jest przecież takie logiczne, nie? Całkowicie. Tutaj mamy nocnik i... Opróżnij go, Natasza. Wiem, że chcesz zabawy, ale no trudno. Życie. Chciałaś dzieci, masz dzieci. I teraz skórę weź... Nie wymyślaj. Weź dziecko, ucz korzystać z toalety. Ty jak już ją wziąłeś, zmieni jej pieluchy i włóż ją do końca. O Boże, ocena ci się nie podniosła, tylko spadła. Chcę się ciebie pozbyć, człowieku. Weź się ogarnij. Oglądaj telewizję.
Trzymajcie mnie ludzie, bo ich rozszarpię wszystkich. I na co mi to było? Na co mi to było? Gdzie co zrobimy? Dam nocnik na dół. Ułatwijmy sobie trochę to życie nasze trudne. Bo przecież oszaleję. O, dzieciaki już też wróciły. Wszyscy mają zabawę na minusie, oczywiście. Chodźcie na ten telewizor. Nie możesz się przyłączyć? Korzystasz super. Po prostu super. Potem cię matka włoży do końca, bo już jesteś zmęczony oczywiście. Na które to twoje łóżeczko to? Super, dzieciaki śpią. Dlaczego oni nie mogą oglądać razem tego telewizora? Co jest z wami nie tak? No nie mogę im dać, żeby razem. Dobra, wiecie co? Pobawcie się razem. A matka sobie pogląda telewizor. Oni tędy nie mogą przejść? Mogą, no to o co ci chodzi? Nie wymyślaj, Natasza. Dobra, oni sobie tak podniosą tą rozrywkę. Tak będzie chyba najprościej. Ty sobie zjeżdżasz na schodach? Wolfgang, chodź tutaj na niego. Dobrze, przywitałeś się z synem, super, ale on miał się bawić z tym. Chociaż czekajcie, czekajcie, wolniej, wolniej, bo nie nadążę. Ty nadal masz samą zabawę. Więc no idź do tego brata. Nie, z nim, bo tam pójdzie Wolfgang do niego. Bawcie się w te łapki jeszcze, dopóki mu zabawa się nie podniesie. W ogóle zobaczcie. To jest... Kto to jest? Horacy? A to jest Franek. I zobaczcie, co oni są do siebie podobni. Są praktycznie tacy sami, tylko mają inny kolor oczu. Wolfgang, bawisz się z nim? Dlaczego ty się powracasz? Dobra. Napytam ci chłopek. Im? Dobra, wy też się bawicie, dobra. Sytuacja opanowana, moi drodzy. Jak ta Natasza odpowiadała? Słabo. Weź to wyłącz. Powiem ci tak, olej wszystko i chodź spróbuj coś malować. Wydawało mi się, że... O, urodziny jutro, dobra. Iga też ma jutro urodziny. Wszyscy mają urodziny. Dobra, on ma już okej zabawę. Koniec tego dobrego. O nie. O, są lekcje twoje, dobra, drabej. O nie, a gdzie on ma swoje lekcje? Ich już nie ma.
to zróbmy. Jego też już nie ma. Weź to też wyczyść. A nie możesz, dobra. Wolfgang, baw się w łapki, dalej się z nim bawisz. Wystarczy. Wystarczy, możesz iść do dzieci. Ty chcesz siku. A, stop, dobra, to chodź siku. Tata ci nauczy siku. Natasza se maluje i ma wyjebczone. Ma już dosyć. Niech teraz ojciec się zajmuje dziećmi. Bardzo dobrze. Ale kochany, kochany, odrobij tę lekcję, chcę, żebyś miał... Aha, zapomniałam, tutaj są twoje lekcje, dobra. Sorry. Nie komputer, tylko do lekcji. Wszyscy raz, raz, raz. Ja nie będę potem nadrabiała waszych zaległości. Wszyscy odrabiają? Dobra. No i dobra. Ty ją tutaj uczysz korzystania. Potem sobie weź prysznic, bo ona już jest w miarę zadowolona z życia, tak? Dobra. Te jeszcze śpią. A właściwie to Jeremy chyba zaraz się obudzi. Tak właśnie będzie. Także jak wyjdziesz spod prysznica, daj im jeść. Weź butelkę dla Iga. Ta sztruga ci szła, bo tą zabawę podnosi, szczerze mówiąc, Nataszka, wiesz? Bardzo słabo, no ale dobra, niech już będzie. Niechaj już będzie. O, Iga się tutaj bawi klockami, okej. Okay. O, właśnie wstał nasz drugi. To weźmiemy też dla niego butelkę. No i dobra, jakoś to ogarnęłam, moi drodzy, nie było łatwo, nie było. To jest jakaś masakra, powiem wam. Dlatego dobrze, że już dzieciaki podrosną i mam nadzieję, że... Jak on ma? Franek podniesie też ocenę. Niebawem. Wyrzucimy go na studia. I będzie lżej. Chociaż się nastolatkowie najmniej problemu sprawiają. Nie ma co ukrywać. Dużo tych lekcji wam zostało, kurczę, trochę. Ty też, ty masz najmniej poradzę. No i zabawa już nie tęga. Skończysz to i się oglądaj. Coś się dzieje, coś się dzieje, stary. Dziecko sobie samo weźmie butelkę. Nie bój się. No. Tylko znowu nie będą mi spali w nocy. Tak, daj im jeść, a potem poopróżnij nocniki. Bo będą zaraz potrzebne. A jak tam nasza mała? A, jest spokojna na razie. O, Nataszce zabawa urosła fajnie. Potem weź sobie tutaj obok, skorzystaj, weź prysznic. W sumie nawet już to zrób. I mogłabyś coś ugotować, żeby było na rano. Chyba, że mamy coś w lodówce. Zobaczę, co mamy w ogóle w lodówce. Nasz pies w ogóle, co z nim? Wszystko, wszystko z nim. Nie ma na niego czasu w ogóle, no. Co ja poradzę, no? Adrian nam wziął psa i co? Teraz nie ma się kto nim zajmować. Trzeba zadzwonić po Adriana i mu go oddać, tak? A ty odrobiłeś Franek lekcję? Odrobiłeś? No to dobrze. Jeszcze tobie zostało, dobra. Potem też sam możesz... Nie możesz. Nie możesz, nie, nie możesz. Jak on siedzi chyba tak na ukos na brzegu, to chyba nie można do niego dołączyć. Iga, co robisz w łazience? Tutaj masz klocki. Wolfgang, już ogarnąłeś wszystko? Wydaje się, że tak. Ty też się musisz ogarnąć. Chopie.
sobie taki bal, jak skończysz z tą małą. O, mamy jedzenie. To weź coś większego. To od razu dzieciaki zjedzą. No, większego, a tutaj został jeden talerz, no nieważne. Trudno, oni sobie rano zjedzą, bo już widzę, on idzie spać. Ten jeszcze ogląda, ale też może iść spać. Więc niech idzie. To tylko niech sobie Franek zje. I niech też idzie spać. Coś się stało, że nie może do tego łóżka dojść? Do spania. Babcia, wsiu, babkę, chcesz się psem zająć? A Jeremy? Zaczekaj, zaraz się zajmiemy psem, tylko wysać tego małego na toaletę. I wykąpiamy psa. W końcu cię przyłapałam, w końcu cię przyłapałam. Jak się załatwiasz na podłogę. Jakoś nigdy nie mogłam go przyłapać i proszę, udało się. Może ty pierwsza. Rany, przyspieszmy to. Zgan go. A teraz idź go wykąpać. Gdzieś tutaj... O, jest tutaj wanna. A ty, Nataszko, weź tego małego, gdzie on jest. Niech ja zgadnę. No właśnie. O, rany, weź go, weź go. Jak tam Igunia? Igunia też by chciała do toalety. Wzięłaś to dziecko? Połóż go tutaj. Ogarnijmy Igę. No nie skończę tego odcinka nigdy. Już jest 28 minut. I północ w ogóle, masakra. Już sobie ich ogarnę do końca sama. Tak, a na dzisiaj to było tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!